Katechizmowe słowo odkupienie jest współcześnie rzadko używane. To jest szósty festiwal sztuki grup narażonych na wykluczenie. Organizatorzy piszą, chcemy przełamywać bariery i stereotypy, wykluczenie pomiędzy osobami wykluczonych w społeczności lokalnej, małej wsi, mienia, w gminie Ceglów, gdzie funkcjonuje ośrodek readaptacji dla byłych więźniów. W planach występ grupy teatralnej Nadzieja z aresztu śledczego na Grochowie w Warszawie oraz zespół muzycznego Paragraf 64. O festiwalu i o tym, jak sztuka pomaga więźniom, już teraz Zuzanna Pichowicz, jej gość. Wiele nowych form niewolnictwa rodzi się dzisiaj w imię fałszywej wolności. Tak wiele złudzeń sprzedaje się pod jej pretekstem. Także dzisiaj potrzebujemy, by Bóg nas wyzwolił od wszelkich form obojętności, egoizmu i samowystarczalności. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Pan Jezus wyciężył śmierć i grzech, aby nas uwolnić od ich panowania. Dał nam nowe życie pełne przebaczenia, miłości, radości i pokoju. Była wykorzystana, to wszystko, co on przyjął, po to, zostało również odkupione, wyzwolone i zbawione. Nowym, pamiętajmy, że całe nasze życie, choć może to chyba nie jest ciekawy temat, grzechu, przebiega pod bacznym spojrzeniem Boga, który nas kocha. A przecież każda kara jest inna, każda kara jest innego. Nie lubię takich tematów. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i Polacchi qui presenti. Fratelli e sorelle, l'odierna udienza giubilare ci fa presente che nelle nostre difficoltà, nelle nostre angustie e nei dolori non siamo soli. Vicino a noi c'è sempre Dio Redentore, che ci rafforza e ci sostiene con la sua parola, ci libera dal peccato, ci solleva verso di Lui e ci conduce a una vita nuova. Abbiamo sempre fiducia nella sua misericordia. Benedico di cuore voi tutti. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków, bracia i siostry. Dzisiejsza audiencja jubileuszowa przypomina nam, że w naszych trudnościach, zmartwieniach i bólach nie jesteśmy sami. Blisko nas jest zawsze Bóg Odkupiciel. Swoim słowem umacnia nas i wspiera. Wyzwala z grzechu, podnosi ku sobie i prowadzi do nowego życia. Zawsze ufajmy Jego miłosierdziu. Wam wszystkim z serca błogosławię. Do il benvenuto ai fedeli della Repubblica Ceca qui convenuti. Pozdrawiam bardzo serdecznie wiernych przybyłych z Republiki Czeskiej, tutaj przybyłych z okazji narodowej pielgrzymki, którzy tutaj przybyli z pielgrzymką z okazji roku jubileuszowego. Z radością witam kardynała Wylka, biskupów i władze państwowe. Dziękuję bardzo serdecznie za wielki dar, rzeźbę, statuę świętej Agnieszki. Drodzy bracia i siostry, życzę wam, abyście żyli wiarą tego roku jubileusza, odkrywając piękno i praktykowanie dzieł miłosierdzia, manifestujące konkretną miłość Boga dla wszystkich swoich synów. Zanieście moje pozdrowienie dla waszych rodaków i proszę was również, abyście nieustannie modlili się za mnie. Błogosławię was, wasze rodziny i niech was Bóg błogosławi, wszystkich was. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Tam wierzyci z Czeskiej Republiki, który se uczestni národní pouti ve svatém roce milosrdenství. Jsem rád, že mohu přivítat kardinála Miroslava Vlka, biskupy a státní představitele
a děkuji vám za dar sochy svaté Anežky České. Drazí bratři a sestry, přeji vám, abyste tento svatý rok prožili s vírou a znovu objevili krásu v prokazování skutků milosrdenství, které je konkrétním projevem Boží lásky ke každému z jeho dětí. Vyřiďte můj pozdrav svým krajanům. Nadále se prosím za mne modlete a přijměte apoštolské požehnání, které ze srdce udělují vám a vašim rodinám. Chvála Kristu. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini della Romania. Kieruję moje bardzo serdeczne pozdrowienia do pielgrzymów z Rumunii, którym towarzyszą niektórzy biskupi, w tym pielgrzymowaniu do Rzymu z okazji roku jubileuszowego roku miłosierdzia. Drodzy bracia i siostry, dzieła miłosierdzia mają i służą wspólnocie, życiu wspólnoty. Każdy z nas może być, zaczynem życia i również instrumentem do tworzenia wspólnoty we własnej rodzinie, w pracy, w parafii. Zapraszam was, moi drodzy, do tego, abyście byli codziennie widzianym znakiem miłosierdzia Bożego, aby nikt nie pozostał samotny i opuszczony w potrzebie. Bądźcie umocnieni modlitwą w czynieniu dzieł miłosierdzia. Idźmy do przodu razem wszyscy w swoim podążaniu ku jedności. Błogosławimy was wszystkich i wasze rodziny. Liczę na wasze modlitwy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Iubiți frați și surori, a înfăptui milostivirea înseamnă a sluji viața și comuniunea. Fiecare dintre noi poate fi ferment de viață și mijloc de comuniune în familia sa, la locul de muncă, în parohie și în grupul de apartenență. Vă invit să fiți în viața zilnică un semn vizibil al milostivirii lui Dumnezeu, care nu lasă pe nimeni în singurătate și în nevoie. Întăriți prin rugăciune și prin fapte de caritate, să mergem înainte împreună cu toți creștinii pe drumul spre unitate. Vă binecuvântez din inimă pe voi și familiile voastre. Contez pe rugăciunile voastre pentru mine. Lăudați să fie Iisus Hristos! Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza. Na skończenie Ojciec Święty skieruje swoje pozdrowienia do wszystkich grup, które posługują się językiem włoskim. Tradycyjnie te grupy są najliczniejsze i te grupy najbardziej żywiołowo też reagują na wszystkie słowa Ojca Świętego. Jest wśród tych grup wiele także pielgrzymek. Słyszeliśmy przed chwilą, iż przybyły dwie narodowe pielgrzymki, jedna ze Słowacji, z Czech, druga z Rumunii, ale także i z samej Włoch przybywają co tydzień na różne spotkania z Ojcem Świętym, na różne audycje, liczne grupy zarówno z diecezji, jak i różnych ruchów kościelnych, których we Włoszech nie brakuje. W tej chwili prałat, który wprowadza pielgrzymów, kolejne, że tak powiem, etapy, tak jak się za chwilę będzie działo, również mówi o możliwości poświęcenia dewocjonalnym. Serdecznie pozdrawiam, witam pielgrzymów języka włoskiego. Moje myśli biegną przede wszystkim do Narodowej Służby Obrony Cywilnej,
która dziś miała tutaj być obecna, ale zrezygnowała z udziału w tej audiencji. Ale zrezygnowała z udziału w tej audiencji, aby kontynuować cenne dzieło pomocy i wsparcia dla osób dotkniętych przez trzęsienie ziemi w dniu 24 sierpnia. Dziękuję za ich poświęcenie i hojną pomoc ofiarowaną w tych dniach i w tych miejscach. Dziękuję. Dziękuję wam, bracia i siostry. Mam przyjemność powitać wiernych z różnych włoskich diecezji, z Crema, Lodi, Parma, Montepulciano, Chiusi, Pienza, a także z Trapani. Tym pielgrzymkom towarzyszą ich pasterze. Państwa zobaczą. Witam. Ojcze, ojcze, i kto to jest ten ojciec? Biblię do śmietnika wyrzucili, to mówię tak ogólnie, ale szczegółowo to Jahwe, tetragram, imię Boże, zostało usunięte na wieki wieków. Jezus powiedział: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, bo chodzi, że wy tak się modlicie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Tak, spazmuje, jak u zielonoświątkowców, na kolana się rzucają różnymi językami. Wyje. Po co ona wyje? Żeby, aby piękniej, aby głośniej i wyje. I mnie to po prostu drażni, bo ja wiem, że imienia Jahwe tutaj nie ma i już nie będzie. Szatan, diabeł, o to się postarał, żeby ludzie zlekceważyli Jahwe, Boga. A Pan to wiecie co, Państwo, Pan to nie jest imię. Pan to jest tytuł, jak król, prezydent, sędzia, sekretarz. No my teraz mamy do czynienia tu z sądem na teren Polski, bo już drugi raz chcieli nas oszukać na jeden dzień, bo list awizowano na poczcie 11, no to przecież odebrane było 12, bo ja następnego, kolejnego dnia pobieram, a oni piszą, że ja otrzymuję list 11, ja nie otrzymuję, poczta awizuje. Państwo zobaczą, drugi raz chcą nabrać, ile jest kłamstw, ile jest oszustw. No i dzisiaj zaraz jeszcze raz na tę pocztę pójdę, pozdrowię w imieniu von Lipski, bo tutaj taka Lipska przychodzi, która ma dwie lewe ręce i że nie przyjdzie, bo to twoja sprawa, twoja sprawa. Ja mówię, owszem, moja sprawa, ale ty tutaj mieszkasz póki co. Jak co nie, no to drzwi do 21 będą zamknięte i już. Będziesz wiedziała, o co chodzi. I pozdrawiam także członków Federpeska. No, do tematu. Proszę Państwa, być może mamy do czynienia z oczyszczaczami kamienic. Nie wiem. Być może sprawa będzie wymagała rewizji. Ludzie się dowiedzą nie tylko o ratuszu, że tam ktoś dobiera się do mieszkań. Bo wiecie Państwo, jak ktoś jest przy przepisach, to myśli, że ktoś inny tych przepisów nie zna. Ktoś inny tych przepisów nie zna, bo nie chce. Na przykład Świadkowie Jehowy, nasza Jola Mąkosa studiowała prawo. Była już na czwartym roku, ale ponieważ była pionierką, głosiła gorliwie, głosiła ze mną, proszę Państwa. No to ona zrezygnowała z tych studiów po prostu i nie została ani sędziną, ani w sądzie, no bo Świadkom Jehowy nie wypada pracować tam. No, także Świadkowie Jehowy nie idą się sądzić. Że proszę, proszę nie mylić, bo to jest i tak kolejne oszustwo, czy jak to się ludzie podszywają, że ona by chciała się podszyć pod Świadków Jehowy. No, Jolanty Mąkosy nikt nie podrobi, wiesz. Moherowe, to one w ogóle tam, gdzie chodzą do tego kościoła, to też udają, że się modlą. Tu
śpią w ławach, tu wyje, tu jakaś jedna wyje i nie wiadomo po co, czy ona chce karierę zrobić w Radiu Maryja, ale to widać, że to drażni z każdego powodu. Ukrywają imię Boże, imię Ojca, a Ojca zrobili z papieża. Jezus powiedział, abyście nikogo na ziemi nie nazywali Ojcem swoim, nauczycielem i rabbi. Te trzy, żeby tego nie było. A tutaj na Google ktoś, ja nie wiem, czy to usunięte zostało, czy... No bo prawda w oczy kole widocznie, że wiecie Państwo, aż dziwne, że nikt nie zorientował się, co jest napisane w Biblii, abyście nikogo na ziemi nie nazywali ojcem swoim, a tu namalowali papieża i gołębicę nad głową. Także ojciec święty i kardynałowie. Także wiecie Państwo, żyjemy, ja nie wiem, ludzie nie mają rozeznania, a powinni mieć rozeznania. My tu mówimy o sądach na teren polskiej, to, że są pewne prawa, przepisy, których ludzie nie chcą na przykład też znać. Świadkowie Jehowy nie, jak najbardziej, jako święci w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy. Także to, co my tutaj pokazujemy fonicznie w naszym radiu, to KFM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra, no to oczywiście, żeby tego wszystkiego nie traktować tak, wiesz, rozumiesz, za prawdę, no. Serum odbudowuje. Serum będzie, 15 minut reklam. Będzie można również telewizji TVAM zobaczyć tę uroczystość. Teraz z Państwem żegna się ojciec Marian, życząc błogosławionej soboty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Będzie serum. Patrz, wycie, no. Wycie, wycie. No jakaś, jakiś babszczyl, który prawdopodobnie w nic nie wierzy, chce karierę zrobić, bo ona tam wyje, no. Był sobie maluszek. Taki maluszek, jak to Jezus powiedział, nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie. I uważał Jezus, że dzieci są mądrzejsi i od faryzeuszy, i od saduceuszy. No a teraz Uniwersytet Warszawski był skrytykowany. Uczą się i nic z tego nie ma, ani pracy nie znajdą, a chcą mieć tytuły. Teraz to już to mija, wiecie Państwo. Każdy człowiek jest ważny, policzony w punkty, czy pracuje w barku, czy kawę parzy. To jest ważniejszy od absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego, bo skoro oni są i tak jako potem konserwatorzy powierzchni płaskich, to ja dziękuję bardzo. Możesz się jej ustrzec. Sobota, 10 września, minęła 11. Informacje TOK FM. Agnieszka Lipińska. Szefowie dyplomacji USA i Rosji uzgodnili wstrzymanie działań bojowych w Syrii. Rating Polski bez zmian. Agencja Moody's nie zaktualizowała oceny wiarygodności kredytowej naszego kraju. Amerykański rząd apeluje, by nie używać smartfonów Galaxy Note 7. Wszystko przez wadliwe baterie.
Jest porozumienie w sprawie Syrii. Szefowie dyplomacji USA i Rosji John Kerry i Sergiej Ławrow uzgodnili wstrzymanie działań bojowych. Plan ustalony w trakcie rozmów w Genewie ma obowiązywać od najbliższego poniedziałku. Mamy obowiązek zrobić wszystko, co w naszej mocy, by zaangażować się w ten proces i sprawić, aby strony działały zgodnie z ustaleniami zawartymi w tym planie. Syryjski rząd został poinformowany przez nas o tych ustaleniach i wyraził gotowość do ich realizacji. Mówił Sergiej Ławrow, według planu, jaki przedstawili ministrowie, rząd Syrii nakaże podległym mu oddziałom wstrzymanie działań bojowych w określonych rejonach kontrolowanych przez opozycję. John Kerry i Sergiej Ławrow zapowiedzieli też współpracę w zwalczaniu tzw. państwa islamskiego i powiązanego z Al-Kaidą frontu Al-Nusra. Rada Bezpieczeństwa ONZ potępia ostatnią próbę jądrową Korei Północnej i zapowiada nową rezolucję zaostrzającą sankcje wobec Pjongjangu. Według Rady wczorajszy test stanowił zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Północno-koreańskie media państwowe poinformowały wczoraj, że Pjongjang przeprowadził udany test głowicy jądrowej w 68. rocznicę powstania Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Według sąsiedniej Korei Południowej ostatnia próba jądrowa komunistycznego reżimu miała największą dotąd siłę wybuchu. Agencja Moody's nie zaktualizowała ratingu Polski. To oznacza, że pozostał on na poziomie A2 z perspektywą negatywną. Moody's to jedna z trzech wielkich agencji oceniających wiarygodność kredytową. Dwa tygodnie temu jej analitycy ostrzegali, że rating Polski może zostać obniżony w związku z eskalacją kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego i konfliktem z Komisją Europejską. Według Moody's niepokoje polityczne mają wpływ na klimat inwestycyjny w Polsce. Mimo ostrzeżenia sprzed dwóch tygodni agencja nie zdecydowała się jednak na korektę oceny naszego kraju. W tym roku ze względów bezpieczeństwa ścięto i pozostawiono do naturalnego rozkładu w Puszczy Białowieskiej 7 tysięcy drzew, poinformowały Lasy Państwowe. Wkrótce, według zapowiedzi resortu środowiska, w Puszczy mają ruszyć cięcia sanitarne i nowe nasadzenia. To w ramach walki z kornikiem drukarzem. Będą one prowadzone na 2/3 powierzchni puszczy, czyli na terenie 3 nadleśnictw gospodarczych – Browsk, Hajnówka i Białowieża. Leśnicy zapowiadali wcześniej, że jako pierwsze pod piłę idą drzewa suche, grożące zawaleniem, rosnące wzdłuż dróg i szlaków turystycznych. Według leśników wzdłuż tras znajduje się ponad 60 tysięcy martwych świerków. Marcowa aktualizacja planu urządzenia lasów, w której zapisano znaczne zwiększenie wycinki drzew, wywołała sprzeciw ekologów i części naukowców. Puszczy przygląda się też m.in. Komisja Europejska, która po skardze 7 organizacji pozarządowych rozpoczęła procedurę o naruszenie prawa unijnego przeciw Polsce. Bruksela zarzuciła polskim władzom naruszenie niektórych przepisów dyrektywy siedliskowej oraz dyrektywy ptasiej. Polska powinna stworzyć lepsze warunki dla pracujących u nas Ukraińców, by nie wyjeżdżali w poszukiwaniu lepszych standardów do Niemiec, bo to negatywnie wpłynęłoby na nasz rynek pracy, uważają eksperci. Berlin chętnie przyjmie pracowników z Ukrainy, bo potrzebuje rąk do pracy, mówił w TOK FM szef Agencji Pracy Maciej Witucki. Pomysł niemieckiego prawa, który miałby otworzyć podobny system jak polski, krótkoterminowego przyjazdu na pracę tymczasową Ukraińców. Gwarantuje jedną rzecz, że w dniu, który zostanie uchwalony przez Bundestag, milion miejsc pracy wyjedzie z Polski. Milion pracowników wyjedzie z Polski w ciągu tygodnia. Kamil Pfeiffer z portalu OKO.press zwrócił z kolei uwagę, że Ukraińcy są gorzej traktowani na rynku pracy niż Polacy, co tylko zachęca ich do wyjazdu. Mediana wypłaty Ukraińców na tych samych stanowiskach to jest 28% niższa niż Polaków. Tutaj się pojawia jeszcze jedna sprawa, to znaczy, czy my nie hodujemy sobie pewnego problemu społecznego na przyszłość, taki jak się pojawia na przykład we Francji. Nie doprowadzamy do strukturalnego wykluczenia dużych grup ludzi. Według danych Narodowego Banku Polskiego ponad 90% Ukraińców w Polsce jest aktywnych zawodowo i pracuje głównie w zawodach prostych. W ubiegłym roku obywatelom Ukrainy wydano ponad 900 tysięcy polskich wiz. W tym roku jest to już blisko 700 tysięcy. Amerykańska Federalna Komisja Bezpieczeństwa Artykułów Konsumpcyjnych zaapelowała do posiadaczy smartfonów Samsung Galaxy Note 7, by ze względów bezpieczeństwa wyłączyli je i przestali ich używać. Komisja wyjaśnia, że stosowane w aparatach baterie mogą wybuchać lub zapalić się. Zapowiedziała jednocześnie, że wspólnie z Samsungiem zorganizuje najszybciej, jak to będzie możliwe, akcję oddawania tych telefonów. Południowo-koreański koncern wstrzymał ich sprzedaż i zapowiedział światową akcję serwisową w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi przypadków zapalenia się urządzenia lub ich eksplozji podczas ładowania. Chodzi o miliony aparatów, także już używanych. Wcześniej amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa ostrzegła pasażerów, by nie włączali i nie ładowali tych smartfonów na pokładach samolotów. Podobne ostrzeżenia wydała też m.in. władze Kanady. Pogoda.
Niebo chmurzy się teraz tylko na wybrzeżu, w pozostałych regionach słonecznie, a na termometrach od 25 stopni w Trójmieście przez 26 w Toruniu i Bydgoszczy, 27 w Szczecinie, Białymstoku i Poznaniu, do 28 w Warszawie, Lublinie, Katowicach i Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie wybranych telewizorów drugi otrzymasz w zestawie. Na przykład z 55-calowym telewizorem Ultra HD LG za jedyne 3499 zł. Szczegóły akcji na MediaMarkt.pl. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Komfortowy sen przez cały rok jest teraz możliwy. Mało dziadom reklamy, patrz jeszcze. Jeszcze reklamy, no. Ale przed wiadomościami to w wiadomościach reklamy są, proszę Państwa. Wyczuwa się na odległość, chociaż człowiek może nie chce tego, tę taką ich chciwość, tę taką ich pazerność. Zarobienia paru groszy. No, na reklamach oczywiście, na reklamach. Te dziadki takie tu chodzą, wiecie Państwo, ten to może on jest trzeci, ten taki dziadek, ale tutaj dwóch takich mieszka, co są niesympatyczni, bo to Litka mówi, że to są komuchy jakieś takie, czy gdzieś przy policji, może nie jako sam policjant, tylko gdzieś przy policji, a to jak jest pies ogrodnika, to jest gorszy od czegokolwiek. Taki dziad przedwczoraj tu szedł, że nawet nie spojrzał, bo się wstydzi. Taki winny. Jaki to wczesny? Wczesny. Taki winny. Nawet nie spojrzał się. Boi się. Albo wzrokiem ucieka. Albo wzrokiem ucieka. Poranek, no już 12 zaraz będzie, pół do 12. Reprywatyzacyjny klas Wola, taki tekst Marka Jędlikowskiego w dzisiejszym magazynie świątecznym Gazety Wyborczej. Łączymy się z Markiem. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. No jest to tekst, muszę przyznać, bardzo gorzki. Piszesz o tym, że jest takie wzmożenie polityczno-medialne związane ze sprawami reprywatyzacyjnymi w Warszawie, ale generalnie przecież to ani nic nowego, ani nie zostały odkryte jakieś specjalnie nowe mechanizmy. No nowe to może być odkryte, imię Boże Jahwe. Ktoś zahachmęcił, że ludzie nie znają imienia Ojca swojego, Boga, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. O zgrozo, tu w Radiu Maria Baba wyje, drażni i po prostu chce się popisać wokalem, a prawdy jak nie było, tak i nie ma, to jeszcze gorzej, lepiej, żeby nie była, bo tutaj widać podejrzane rzeczy. Punkty ściemniające. Jak ona zaczyna wyć, to znaczy, że coś tu jest nie tak. Świadkowie Jehowy zawsze mówili, że jak na bloku ktoś krzyczy, jakaś wiedźma, jakaś baba, sprzątaczka czy mieszkaniec, to trzeba uważać, bo tam jest owieczka. Ktoś, kto będzie chciał słuchać. Ktoś, kto będzie chciał słuchać Słowa Bożego. Ktoś, kto będzie się chciał dowiedzieć z Biblii, jakie jest jego imię. Czy wiesz? Mówi psalm. Jakie jest jego imię? Czy wiesz? No bo to wiecie Państwo, Pan to nie jest imię, Pan to jest tytuł. Prezydent, król czy sędzia.
To są tytuły, ale każdy człowiek ma swoje imię obok tytułu, oprócz tytułu i proszę tu nie mieszać. Jahwe, imię Boże w postaci tetragramu, występuje w Biblii około 7 tysięcy raz. Czy to nie jest powód, aby się zastanowić, jakie ono ma znaczenie i czemu tak dużo, że to takie ważne, że nawet miejscowości hebrajskie, imiona hebrajskie, nazwy wszelkie hebrajskie zawierały cząstkę Jah. Nawet to słowo Alleluja, które tak chętnie śpiewacie i w pieśniach tu i tam wypowiadacie. Alleluja. Hallel to jest chwalić. Hallel Jah. Hallelujah, skrócona forma Jahwe, chwalcie Jahwe. Alleluja znaczy chwalcie Jahwe. I tutaj w tych sąsiednich audycjach proszę na ten temat słuchać. No coś tutaj ciekawego o tej Gronkiewicz. No proszę bardzo. Ona niewinna. Ona dawać nie powinna. Gronkiewicz niewinna. Ona dawać nie powinna. Tu nie mówić, coś co dzieje się w stolicy ma większy odwiek niż coś co dzieje się w Katowicach czy Gdyni. Po drugie, no mamy taką sytuację polityczną, no i jest to pretekst, żeby PiS rzucił się na Gronkiewicz walkę, ale nie chciałbym, żeby tak zabrzmiało, że deprecjonuję jakby pracę moich koleżanek, tak? Tam po prostu są skandaliczne rzeczy opisane i bez wątpienia prezydent ponosi jakąś tam winę, tylko mi chodzi o takie myślenie. Ja tak uważam, że to, co się dzieje, ta afera warszawska, że Hanna Gronkiewicz nie jest jej przyczyną, jest jakby skutkiem tego bałaganu, który istnieje, tego reprywatyzacyjnego, braku tej ustawy. I podejrzewam, że gdybyśmy się przyjrzeli innym miastom w Polsce, bo mi też zależy na tym, żeby nie było takiego myślenia, że to się dzieje tylko w Warszawie. Gdy wejdziesz na kancelarię, które się tym zajmują, to tam z reguły... Że to się dzieje tylko w Ratuszu. A tu na teren Polski to się nie dzieje, proszę Państwa. Jak tu oszuści, drugi raz chcieli nas oszukać na liście. A że za późno, że otrzymaliście list 11, a wysłaliście dopiero 19. A więc to słowo ściemniające, dopiero... To 11, to dopiero poczta awizowała, a więc myśmy wcale nie otrzymaliśmy 11, dopiero 12. Także Państwo zobaczą, używają takich słów ściemniających, odwlekających, oskarżających, oceniających, obwiniających, ludzi obwiniających. No, tu jest jakaś ingerencja osób trzecich i my poddamy to rewizji, nagłośnieniu. I ja napiszę, że wasze poczynania oszustystyczne, bo to przecież człowiek jest po szkole, chyba nie po podstawówce, tylko po studiach, żeby lepiej umiała liczyć. Nie po to jesteście po studiach, żebyś umiała liczyć do 7 dni, ja przepraszam bardzo. Tak, bo jeszcze gdyby rzeczywiście, nie wiem, to niemożliwe, gdybyśmy potraktowali państwo jako rodzinę, tak? I nagle spotykają choroba, tak? To po prostu to coś normalnego, to się zbierasz, tak? I nie winisz trójka, wujkę czy cioci, że to zrobiła, tylko po prostu się zbieracie. Ja to nie wnikam, ale zaczynam. Trzeba po prostu się zebrać i tą ustawę chwalić. Ale dlaczego tak się nie dzieje? Bo ona jest kosztowna, tak? To jest taki, ja pamiętam, że ustalono, że gdyby ta ustawa reprezentacyjna działała w 2000, zdaje się, trzecim roku, kosztowała państwu 100 miliardów złotych. A teraz pewnie jeszcze więcej. I żadna partia no nie chce na siebie wziąć kosztów, tak? Tylko, że to też można przez lata wypłacać te odszkodowania. To jest po pierwsze politycznie to jest politycznie żaden rząd się nie chce tym zająć, tak? Ale jest to też atrakcyjne do walki politycznej. No, to tak jak mówię, to jest też bardzo skomplikowane prawnie. To nie podoba mi się, że czasami tak się dzieli tych, którzy odzyskują pieniądze, że to złodzieje, tak? Urzędnicy złodzieje, a
a ci, którzy tracą, to po prostu są... No i świat nie jest czarno-biały. To nie no jest jak tracą, to chyba nie są złodzieje. To wniknąć, tak, to muszą naprawdę siąść. Proszę Państwa, ci co tracą, to chyba nie są złodzieje, bo on już tak to zdanie nie dokończył. Po żydowsku tak, prawda? Czyli od końca. To tak mówi się od końca, ale to negatywnie, bo to od końca też powinno być pozytywnie. Powinien być jakiś przekaz informacji, powinno dochodzić, a tu nie dochodzi. Że nie dochodzi dopiero 19. Dopiero 19. Nie widzę tego nic, tylko sądzę, że załóżmy komuś zależy, żeby zrobić ten porządek, bo platforma mogła to już dawno zrobić, tak? I się to nie robiła tego. Ale kształtowy człowiek. Się zawytował ustawę, którą rząd Buzka chciał wprowadzić. Także, no nie wiem, no... Rzeczywiście, nie wiem jak tu zakończyć, a może nie zakończyć, ale... Proszę Państwa, my na pasku internetowym napiszemy oczyszczacze kamienic Warszawia. Tu sobie zapiszę, żebym chociaż jak będę jechać tramwajem, nie zapomniała autobusem, który skręca, który zmienia trasę. Czas nie przyjeżdża i nie ma go wcale, a dzisiaj właśnie sobota. Oczyszczacze kamienic Warszawia. W tekście w magazynie świątecznym Marka bardzo Państwo znajdą po kolei wypisane, jak wyglądało tworzenie się oczyszczacze kamienic Warszawia. Ja zaraz idę na pocztę, bo muszę wziąć zaświadczenie z moim podpisem, że odbieram nie 11, tylko 12. Odebrało mi się 12. I ja to pamiętam, co ja mam tu podpisać. Ciekawe rzeczy. Także widzicie Państwo. Czyli widzicie Państwo. Facet nie na właściwym miejscu. On powinien gdzieś pójść odmawiać różańce. Różańce Warszawa wyjmij z szuflady. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że to jakiś szczery człowiek i nie umie się wypowiedzieć. To jak będzie wypowiadał różańce, to może nabierze jakiejś płynności. Serdecznie zapraszamy do nauki płynności. Korzystają z tej pięknej pogody za oknem, a proszę Państwa, nie byłoby tego radia, gdyby nie Państwa pomoc bardzo wymierna, konkretna w postaci darów serca, które przekazują Państwo na rzecz Radia Maryja w kołach, w biurach przyjaciół Radia Maryja, czy także wpłacając na konta bankowe Radia Maryja. Bardzo dziękujemy za tę pomoc. Przypomnę teraz, jak mogą Państwo pomóc, jakie są numery naszych kont. Bardzo prosimy, żeby Państwo te numery zapisali. Względnie, jeśli Państwo mają jakieś blankiety w domach, gdzie jest napis Radio Maryja, to proszę sprawdźcie Państwo, czy to rzeczywiście są blankiety z tym numerem konta, czy to są rzeczywiście blankiety, które po wypełnieniu trafią do nas. Bardzo dziękujemy raz jeszcze i teraz podam pierwszą możliwość. Bank Pocztowy Oczyszczacze SA Mieszkań. Podam numer tego konta 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtórzę, 77 Radio Koncita Tok FM. Także widzicie Państwo, przy tych modlitwach, jak to się zazębia, żebyście Państwo widzieli, co dają w Warszawie kościoły.
pod kościołami się żebrze, pod kościołami się kradnie, dookoła kościołów się chodzi i robi się machlojki, a dymy, dookoła kościołów się chodzi i robi się dymy. 0000. Polska taka, Polska. Moody's wbrew zapowiedziom nie zaktualizowała ona ratingu Polski, pozostawiając go na poziomie A2 z perspektywą negatywną. Pożar fabryki opakowań w Bangladeszu, niedaleko stolicy tego kraju, Dhaki, zginęło co najmniej 21 osób, a 70 zostało rannych. Zamach bombowy w stolicy Iraku. Przed centrum handlowym eksplodowały dwa samochody wyładowane materiałami wybuchowymi. 10 osób zginęło, blisko 30 zostało rannych. Więcej informacji w południe. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dziękujemy przede wszystkim także za pomoc systematyczną. To tak jak proszę Państwa, w Waszych budżetach domowych jest w stanie, że co miesiąc weekendowy poranek w Radio TOK FM. Za wodę, za Karolina Głowacka, słuchają Państwo tak Radia TOK FM, a teraz będziemy rozmawiali o niczym i mówię to z pełną świadomością i odpowiedzialnością ze słowa, dlatego że porozmawiamy o książce o niczym. W naszym studiu w Krakowie jest pan doktor... Jakoż powołuje się na książkę, no to przecież te książce mogą być brzydkie słowa, no to teraz wszystko się mówi, ta Barbara Blok na Google to mówi, co sekunda i mówi, babo, przestań, babo, przestań. O tej Barbarze Blok. Babo, przestań. Gdy baba mówi do baby, dziad do dziada, gad do gada, żebrak do żebraka, gdy im wszystkim i tak prostym zewsząd nędza. Zaczyna się dość niewinnie od poszukiwań, która to kultura zaczęła pojmować coś takiego jak zero, dla nas przecież tak oczywiste. A potem w toku różnych teologicznych także rozważań dochodzimy wreszcie do zagadnień kosmologicznych, czy istnieje próżnia, w której... Ona dziwnie gada, ta baba, kosmologicznych i akurat te z włoski dużo ich używa, żeby chyba było widać, że to jakaś Żydówka, bo to nie jest Polka czysta, ale ja rozumiem, niech sobie mówi jak chce, ale nie na antenie, bo to jest mikrofon, to dużo ludzi tego polo. To mnie bardzo drażni, pomimo że ja już praktycznie to jestem purystką. Gdzieś tam się pojawia, ale to przecież całe pokolenie wychowane także poprzez przekaz Radia Maryja. I proszę zobaczyć, że systematycznie pewne przemiany i w nas zachodzą, i w Polsce zachodzą, i w świecie zachodzą, bo jak mówił się z dyrektor, woda drąży skałę nie nagle, lecz często padając, a te krople padają już 25 lat. No to się trochę nagadałem. Teraz zagramy Maciej Wróblewski, modlitwa o wyobraźnię, 24 minuty po godzinie 11. Radio Koncito. Jako zero, tak zwane pozycyjne, czyli w sytuacji, kiedy mamy liczbę 105, to zero, które się znajduje między jedynką i piątką, oznacza, że nie ma żadnych dziesiątek. I to jest... pozwala uniknąć pomylenia z piętnastką najzwyczajniej w świecie. Tak jest i przed takim problemem... Idziemy na pocztę o pomyłce rozmawiać po raz drugi. No ale wiesz, jak babka pracuje w sądzie. Oznaczenie pustego miejsca. Chyba się nie powinna mylić, nie? Zapisy liczbowe nie pomyliły 105 z 15 i tego typu odpowiedników. Więc jak Państwo słyszą, to co dla nas jest takie oczywiste, to kółeczko właśnie wymagało wielu lat pracy i pewnego oporu też matematyków, ale także filozofów, bo o ile zero, jakie to miejsce, jako ten symbol oznaczający... Symbol, widzisz? O, mówi symbol. Liczby, cyfry, akurat nie ma to czasami jak ktoś w żartach mówi symbol, drażni kogoś, to tak źle mówi, symbol. Za tym symbolem stoi właśnie pustka, nicość, stanowiła już bardzo duży problem, chociażby dla Greków, którzy niespecjalnie jakoś chcieli przyjąć, że nic może istnieć. To nawet są kłopoty językowe, jak to powiedzieć, prawda?
Tak, i były też... Jezusa zabili, wiesz, tak dużo ten internet chcieli wymyślić, wymyślili inwigilację z USA jednostronną, doprowadzili Jezusa do śmierci. No i teraz problem, a to Bogiem go uczynili, a to niczym wydrwili, wyśmili, szmatę zrobili z góry, z dołu, wiesz. Opisywać Ojcze nasz, który jesteś w niebie, ale ten Ojciec nie ma imienia, to więc tak, jest on niczym, jest on nikim. Biblia wyrzucana jest do śmietnika. Ludzie, jak usłyszą nawet, o, Biblia to nie, bo to bardziej ten brewiarz znają, bardziej książeczkę do nabożeństwa. O, Świadkowie, o, Rydzyk, nie. Także, no wiecie Państwo, oczywiście, że Świadkowie Jehowy, a Rydzyk to jest granica. No niech sobie pogadają troszeczkę, chociaż ja mówię nie filozofuj, prawda? Mareczek mówi nie filozuj, no ale on może sobie mówić, ale wiadomo i tak o co chodzi. Taka koncepcja jak nicość wzbudza takie opory, czy też wzbudzała, a w zasadzie powinna wzbudzać... Czasy średniowieczne, żeby komuś dokuczyć, to są to różne punkty charakterystyczne i szczególne. Mnie najbardziej pasjonowało właśnie średniowiecze. Ja się tym po prostu bawię. Z powodu, dla których tak jest. Natomiast w filozofii to się bardzo często pojawia przy dyskusjach kosmologicznych. Tak. Mówi się na przykład o powstaniu świata z nicości. Jest to jedna z takich popularnych koncepcji kosmologicznych, że świat powstał. Nie da rady tego słuchać. Natomiast zidentyfikowanie tej nicości jest takim zadaniem... Proszę Państwa, wszędzie siedzi diabeł. Państwo zobaczą. Tu wybuchy, tu bomba wybuchła, tu nawet telefon wybucha. To telefon to jest najmniejszy diabeł, bo to... Może być też i z chciwości, wina producentów, ale że w Londynie mordują, wiecie Państwo, gdzie się rodzi faszyzm? Tam, gdzie mieszka diabeł, a gdzie mieszka diabeł? Wszędzie. No i szuka internetowo, komputerowo. O, zero, ścięcie głowy, o, nic. I ta sobie może mówić przy kawie, w spokoju ducha, w studiu radiowym, o filozofii, nic, o niczym, zero. A ktoś inny podsłucha, jest pod wpływem, jest pod wrażeniem i zrobi swoje. Każdy zrobi swoje. Także widzicie Państwo, coraz częściej, a oni z Biblii zrobili nic, a w Biblii jest powiedziane, a to wiedz, że w dniach ostatnich nastaną czasy trudne, bo oni się dziwią, dlaczego to ludzie tak się nienawidzą teraz, dlaczego Polak zdradza Polaka, dlaczego w Londynie mordują, dlaczego ci Arabowie, przecież oni w Boga wierzą, a przecież apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, trzecim rozdziale, w wersetach od 1 do 5 mówi, a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną czasy krytyczne. Ludzie będą samolubni, chciwi, pełkliwi, dzieci rodzicom nieposłuszne. Dzieci będą bez uczuć, bez serc. No to już pisarze świeccy mówią, to szkieletów ludzi. Także proszę Państwa, tak będzie i tak się dzieje. Są to proroctwa biblijne. Także już Państwo widzicie, że Biblia nie jest niczym. Biblia, ja może to nawet przeczytam, bo mam tutaj, proszę Państwa, akurat pod ręką drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza. O, tu w tym skrawku papieru. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni. A to, że rodzicom nieposłuszni, no to też ile szkolonych takich jest do zabijania, prawda? Uciekają z domu. Bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga,
którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Także widzicie Państwo, pozór pobożności, albo 23 rozdział Ewangelii Mateusza, groby pobielane. Proszę czytać, wspaniałe to jest, groby pobielane. Proszę czytać, proszę sprawdzać. Przepełniającą cały wszechświat, niewidoczną dla oka substancją, w której miałyby się rozchodzić fale elektromagnetyczne. I rozumowanie, tak, rozumowanie było... No dobrze, kończymy. No to czyli, że zaraz 12. Zadzwońmy do tej Jaćki Grabowskiej. Pewnie znowu się wyłączyła. Ewa Grecja, my mówimy, 519, połączenie i będzie nieczynne zaraz. Przepraszamy, ale połączenie z wybranym numerem jest obecnie zablokowane. A widzisz? I'm sorry, but the number you have called is currently blocked. Ewa Grecja. Przepraszamy, ale połączenie z wybranym numerem jest obecnie zablokowane. I'm sorry, but the number you have called is currently blocked. Przepraszamy, ale połączenie z wybranym numerem jest obecnie zablokowane. I'm sorry, but the number you have called is currently blocked. Widzisz? Jaka ta Grecja durnowata? Jakby było coś dla niej, nagroda, to ona wtedy, wiesz... Przepraszamy, ale połączenie z wybranym numerem jest obecnie zablokowane. Tak. Państwo zobaczą. Jakie to głupie. Znaczy my dyskutujemy, a czy wy? Więcej pomocy serdecznie zapraszamy przyjaciół Radia Maryja na godzinę 17 na mszę świętą i nabożeństwo do świętego Andrzeja Boboli. Serdecznie zapraszamy do miejscowości Chełmno przy parafii świętego brata Alberta na godzinę 12 na mszę świętą, czyli to już wkrótce. Koło przyjaciół Radia Maryja w Zielonej Górze przy parafii Ducha Świętego zaprasza na godzinę 18 na mszę świętą. Także w galerii Stalowa, proszę Państwa, zapraszamy również było w Lublina na bardzo przyjemnie. Myśmy na nikogo nie podchodzili, nie chcieli, o godzinie 17 rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu, także widzicie, po której będzie również msza święta. W galerii Stalowa. I to na temat, wiecie Państwo, wybuchów, proszę Państwa, wybuchów, jak to 2500 ludzi zdaje się zginęło, prawda? Coś okropnego, 2500 ludzi zginęło. Piękny katalog jest, aby nie był. Wrocław zaprasza przyjaciół Radia Maryja do parafii świętego Stanisława na godzinę 18.30 na mszę świętą. Także wiecie Państwo, ateiści, czyli no ci Żydzi z Czerskiej, co teraz tak o tym punkcie zero rozmawiali, to Biblia mówi lepiej, punkt zwrotny. Nie ma czegoś jak nic, nie ma czegoś jak zero, bo to nic to jest wymysł ludzki. Zero to jest pomiędzy minus jeden a jeden. Biblia mówi o punkcie zwrotnym, to biblijnemu po rosyjsku to jest toczka w Pawarocie, czyli punkt zwrotny ludzkości. I ludzie też jakoś tak nie chcą wiedzieć nic na ten temat roku 1914, bo my tutaj mówimy, że Jezus Chrystus jako król objął władzę w roku 1914. To więc toczka w Pawarocie, proszę powiedzieć. Toczka w Pawarocie. My tutaj mamy taką radiową, proszę powiedzieć, tu jest Radio Koncita, radiową taką broszurę, która, proszę Państwa, nie pokazuje wyraźnie obrazu, tylko ten obraz jest jakby taki rozmydlony, proszę Państwa. Jak możesz słuchać Boga? Bóg zachęca nas, słuchajcie, a pozostaniecie przy życiu. Izajasza 55, werset 3. Broszurkę mamy taką, proszę Państwa, radiową. Także
Jak możesz słuchać Boga? Bóg mówi do nas przez Biblię. Drugi do Tymoteusza 3,16. Czytałyśmy dzisiaj. Wszyscy mogą się uczyć o Bogu. Mateusza 28,19. Kim jest prawdziwy Bóg? Państwo zobaczą, że nie są to bardzo wyraźne obrazy, bo to jest do słuchania. W naszym radiu niektóre obrazy nie są bardzo wyraźne, bo to jest do słuchania. Skandale na temat oczyszczaczy kamienic. No wiecie Państwo, na pewno największy procent oszustw i współudział w tym to mają ci, co są na teraz pod kontrolą, jak to mówi. 350 okradliście. No to sfera rządząca w to wchodzi i rząd były, to wchodzi i radio. Państwo tutaj skupią się na tym, co mówi radio Tok FM. Jak oni ciągle, a nie, że to nie był zamach, a nie, że to. Potem tak kręcą, Żydzi tak kręcą, że jak coś narozrabiają, jak to mówi zawsze Janek Witek, a potem uciekają i ich nie ma. Także radio Koncita, proszę Państwa. Wszystko by się zgadzało, tylko że nie te wycia. Wszystko by się zgadzało, tylko że nie te wycia. Proszę Państwa. Wszędzie szatan, nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. To tutaj Biblia mówi o człowieku bezprawia. A czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje? No, powstrzymywała tego człowieka bezprawia wtedy, kiedy żył apostoł Paweł. No to ich działalność apostołów jeszcze powstrzymywała, proszę Państwa. Tak. Piękna broszura i do myślenia, do zastanawiania się. Czasem, wiecie Państwo, można nic nie wiedzieć, a wnioski wyciągnąć słuszne. Że Jezus Chrystus panuje jako król i nie jest dzieciątkiem. To już wielokrotnie Państwu też pokazywaliśmy, że Biblia nie pokazuje Jezusa Chrystusa i logika nie podpowiada nam tak, to mamy naturalne z natury, że lula i że Jezuniu, tylko człowiek się rodzi po coś, prawda? Jak dziecko się urodzi, to dziecku matka mówi będziesz, prawda? Dziecku matka mówi będziesz tym. No to u świadków Jehowy, u świętych w dniach ostatnich nie będziesz mógł usłyszeć, że będziesz sędzią, na przykład w sądzie. No bo jak się czyta Biblię, to przecież wiadomo, że tym sędzią jedynym jest Jezus Chrystus. Tym nauczycielem jedynym jest Jezus Chrystus, prawda? Abyście rabbi nie nazywali, ojcze nie mówili, nauczycielu nie mówili. Także gdy nadaje nasze radio, to FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. I chociaż źli traktują Biblię jako śmieć, to my taką każdą karteczkę widzimy, że jest bardzo cenna. Zapraszamy na uroczystość upamiętniającą śmierć, bo to chodzi o pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa. Na wiosnę to zwykle ma miejsce, proszę Państwa. To dzięki takiej karteczce to jedna osoba się nawet może nawrócić, jeżeli skorzysta z tej wieczerzy, skorzysta z tej uroczystości. To jest wykład po pamiątce. Czy ludzie zniszczą ziemię? To jest bardzo ciekawe, proszę Państwa. Czy ludzie zniszczą ziemię? Albo jeden człowiek umarł za wszystkich. Także proszę Państwa, czy ludzie zniszczą ziemię? Że nacelowane są rakiety, że ta Polska nikim, że ta Polska niczym, że niedługo to zostanie zburzona, zniszczona, proszę Państwa. Proszę bardzo. Powszechną przemoc i upadek moralności, globalne ocieplenie, wycieki ropy naftowej i inne katastrofy ekologiczne. Wszystkie te problemy sprawiają, że nie jeden zatroskany człowiek zastanawia się, czy ludzie zniszczą ziemię. Serdecznie zapraszamy każdego, kogo nurtuje ta kwestia. Odpowiedź zostanie udzielona w przemówieniu, które będzie wygłoszone w niedzielę rano podczas trzydniowego kongresu Świadków Jehowy pod hasłem Niech przyjdzie Królestwo Boże. Wykład ten wykaże, iż nasza planeta wkrótce zostanie przeobrażona w raj,
i wyjaśni, co należy zrobić, żeby się z nim, w nim znaleźć. Zapraszamy cały program kongresu lub choćby na jego część. Wstęp na wszystkie części programu jest wolny. Nie przeprowadza się żadnych zbiórek pieniędzy. jw.org wejdź w internecie i wszystkie te wykłady też znajdziesz. Proszę Państwa, jest to tak ciekawe, jak ciekawy jest pochód potęg biblijnych pokazany w Biblii. Babilon, Medo, Persja, Grecja, Rzym, Wielka Brytania. Jezus uczył swych naśladowców modlić się, niech przyjdzie królestwo Twoje. 6:10 Mateusza. I my modlimy się, to tyle lat się modlimy, to ma być ze skutkiem. Nie po to my się modlimy, żeby tego królestwa nie było, prawda? Czyli Łazienkowska 3, tu, Stadion Legii w Warszawie. Zapraszamy.